Uwaga! Ten film był nagrywany na prośbę wielu z Was, dlatego ja również mam do Was prośbę. Wiem, że jest dużo tak zwanych internetowych specjalistów na temat jeździectwa, ale słuchajcie, tak naprawdę ciężko jest wywnioskować coś na temat czyjegoś sposobu i stylu jazdy, oglądając 10-sekundowe urywki z jazdy, nie znając ani konia, ani jeźdźca oraz sposobu prowadzenia treningu przez trenera. Dlatego mam prośbę, aby wszelkie tego typu komentarze zachować dla siebie. Ponadto, jeśli widzicie u mnie jakiś rażący błąd, to na uspokojenie powiem Wam, że jestem często nagrywana jak jeżdżę, aby potem omówić swoje błędy z trenerem, więc prawdopodobnie wiem, z czego one wynikają i jak należy nad nimi pracować. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc to chyba na tyle. Życzę miłego oglądania. Hejka moi drodzy, witam Was na kanale Stajnia Sosnowa i dzisiaj bardzo długo oczekiwany film, ponieważ dużo osób prosiło mnie, abym zrobiła filmik z piratem. Dosłownie nie byłoby takiego dnia, żeby ktoś się nie pytał, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, pisał do mnie prywatnie, kiedy film z piratem, kiedy film z piratem? No to go robię. Myślę, że musicie tutaj podziękować też mojej mamie, ponieważ ona się dosyć przyczyniła do tego, popchnęła mnie do działania, żebym w końcu nagrała jakiś film ze stajni, ponieważ miałam jakby taką lekką niechęć, no sama nie wiem, ale jakoś tak mnie nie ciągnęło, żeby nakręcić ze stajni film, ale moja mama mnie do tego popchnęła i cieszę się, ponieważ myślę, że wyszedł z tego naprawdę całkiem spoko materiał. Zanim jeszcze pojedziemy do stajni, pokażę Wam tylko, że coś tu się robi. I nie chodzi mi tu tylko o to, co jest tu, ale również o to, co jest tu. Coś się szykuje, no ale o tym więcej za jakiś czas. Założyłam kamizelkę, mam pod bluzą. Będę na razie jeździć po pasce. Założę kask dopiero na skoki, bo troszeczkę mi się w nim niewygodnie ostatnio jeździ. Będę musiała go chyba wymienić. Dobra, biorę kamerkę, siadam na pirata i idziemy jeździć. We'll be right back.
wyglądało ten cały nasz vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, bo bardzo się wszyscy starali, żeby nam wyszedł. I no... Wiem, że też chcieliście filmy z piratkiem, więc chcieliście to macie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie ich więcej, a więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!